rzecz dla mnie pierwszy raz niewyobrażalna w historii tego miasta. Tak naprawdę pierwsi o pozwolenie i o zmianę planu wystąpiły te osoby, które od syndyka kupiły teren po byłych zakładach miejskich. I tam ta procedura trwała od roku czasu. Z prawej strony wtedy stał jeszcze działający zakład, który zatrudniał tam 80 ileś osób, tak, przy produkcji tam konstrukcji stalowych. Ci wszyscy ludzie, ten zakład został przeniesieni poza Grudziądz. Plany dokładnie odbyły się, tak jak powiedział pan poseł, że jeden został przyjęty, drugi na tej samej sesji nie został przyjęty, z takich raczej śmiesznych powodów. I powiem państwu, dlaczego te powody po pół roku okazały się jeszcze bardziej śmieszne. Bo jeżeli sięgniecie państwo na początku, tak, pamięcią do tego, jak wyglądały pierwotne plany Alfy, przyjechał taki pan Radecki, taki biznesmen z Sopotu, miał być parking podziemny, tak? 43 tysiące metrów, czyli Alfa miała być dużo większa. Te pieniądze, które miała jako inwestor, tak, budujący Alfę, który miał partycypować w inwestycjach miejskich, no były niebotyczne i gigantyczne. Nie dość, że ta Alfa wygląda jak wygląda, te zapowiedzi nie zostały spełnione. Ja wtedy, jako pierwszy chyba w historii tego miasta, miałem zaszczyt pisać uwagi do planu. I napisałem się 6 stron uwag do planu, łącznie z tym, że jest teren zalewowy, że tam nigdy żaden parking podziemny i tak dalej. No i dostałem jedną odpowiedź. Prezydent nie przychylił się to takim jednym zdaniem, naprawdę. To nawet wtedy nie było dla mnie śmieszne. I potem takim następnym zderzeniem z rzeczywistością było to, jak okazało się, że to, co miała robić Alfa, nagle znalazło się w programie marszałkowskim na rewitalizację tych terenów nadwiślańskich. Bo przecież tak, do dzisiaj Portowa, tak, nie została zrealizowana z pieniędzy Alfy, tylko została zrealizowana z pieniędzy przeznaczonych przez marszałka z Regionalnego Programu Operacyjnego. A jak sobie wejdziemy ulicę wyżej, tak, to Rybacka do dzisiaj nie jest ruszona. Te same kocie łby, co były tam 8 lat temu, to one są do dzisiaj. Tak? I tak naprawdę Alfa się skoncentrowała na tym, żeby zagospodarować odrobinę terenu wokół siebie, żeby to ładniej wyglądało. No plan w tamtym czasie był taki, żeby po tych terenach, gdzie są zakłady miejskie, zrobić rzeczywiście jedną galerię w Grudziądzu, mniejszą, bo ona miała być w mniejszym zakresie, nie miała być tym, czym jest Alfa. I byłaby ona zlokalizowana no, w idealnym miejscu dla galerii. Tak? Bo mają państwo wiadukt, linię kolejową i drugi wiadukt. Tak? Więc nic innego tam tak naprawdę poza taką funkcją rozrywkową i handlową nie powstanie. Natomiast te tereny, gdzie jest Alfa, miały być przeznaczone, wykorzystane na apartamentowce, hotele, centrum konferencyjne, tak? Czy tego rodzaju działalność, bo tam inwestor by się znalazł, który by myślał o tym, żeby wychodzić na Grudziądz, zwłaszcza, że już wtedy było wiadomo, że z tych środków od marszałka będziemy mogli sobie modernizować tą część Błoni, Mariny, tak, portu w różnym zakresie, tak? Bo dla mnie to też jest przerost formy nad treścią. Teraz następna sprawa, bo to też mnie bardzo zbliżyło z panem posłem, gdy zaczynaliśmy już, myślę, to prawie 3 lata tą naszą współpracę. Ja byłem koszmarnie rozczarowany 4 lata temu tym wyborem, który dokonali Grudziądzanie i wręcz otwarcie mówiłem, że przepraszam, ale tak właśnie będzie. Państwo wszyscy macie na co dzień do czynienia z inwestycjami. Na co dzień je realizujecie. Jaką jest podstawą, co jest podstawą myślenia o realizowaniu inwestycji? Korzyści, które ona ma przynieść. Wymierne. My w drugiej kolejności, gdy stać nas na to, żeby zajmować się sobą, wykorzystujemy środki, które nam pozostają na to, żeby sobie upiększać otoczenie, tak, korzystać z życia. No jakie jest nasze zdanie o kimś, kto generalnie większość tych środków, które miał do dyspozycji, oprócz tych wkładów, tak, unijnych, przeznaczył na inwestycje, które tak naprawdę nie generują nic. Tak? Nie kupiliśmy ani terenów inwestycyjnych wzdłuż trasy średnicowej, o których była mowa. No bo one do dzisiaj nie są naszą własnością. Tak pomijałem, że nie jesteśmy w stanie sprzedać tych terenów, które mamy, czy tych zagospodarować. I pewnie więcej też mam swoje podejrzenia, dlaczego tak się dzieje i dlaczego niektórym osobom nie jest to na rękę. Pamiętacie państwo, jak były wielkie spekulacje wokół przetargu, jak ma działać komunikacja. To jest podobno taki skarb w ogóle Marka Sikory. Ja pani wytłumaczę, bo pani tutaj się pytała, dlaczego ruch zaginął. No jeżeli jest ostatnia 18 z lotniska na przykład, którą można dojechać do miasta o 21:15 i potem zostaje jakiś jeden nocny,
no to świadczy o tym, jak ten ruch ma być generowany. Ja się wychowywałem w tych złotych czasach, 15 lat temu, gdzie rzeczywiście na Solnej były trzy lokale, się można było czepiać do reputacji, tak, była dyskoteka na Wybickiego, w centrum dalej, jak widzieliśmy, to było Revolution, było od Zmierzchu do Świtu, działało to, co tam, nie wiem, teraz tam jest przystanek czy coś innego, kiedyś to się nazywało inaczej, tak? Był bar nad Wisłą, była fabryka. No szanowni państwo, tu życie tętniło, ilość kawiarni, ilość miejsc, punktów spotkań była nieporównywalna. I takimi małymi działaniami, jak wyprowadzanie, podnoszenie opłat, wyprowadzanie komunikacji. Jak ja się dzisiaj dowiedziałem, że po śladzie torowiska, tak, zniknie możliwość jeżdżenia autobusem, to po prostu, ja się pytałem pani naczelnik dwa razy i powiedziała, że wracają do tego, jeszcze będą to rozważali. To, o czym mówił pan poseł i wydaje mi się, chyba nam wszystkim się wydaje, że zmiana myślenia o centrum miasta jest niezbędna, tak? No centrum miasta na całym świecie to jest takie miejsce, które wymaga dużo ruchu, tak? Jest przeznaczone dla ludzi młodych, którzy lubią hałas, którzy lubią taką substancję, którzy lubią pewną specyfikę pewnej kultury, tak, sztuki. I ci, którzy już są w pewnym wieku, oni sobie wyjeżdżają, mają już tam te większe dzieci, wyjeżdżają sobie na przedmieścia, ich życie toczy się inaczej. I my też cały czas myślimy o tym, żeby ten MPGN chociaż odrobinę w taką stronę zmodernizować, żeby to centrum właśnie stało się takim miejscem, tak? Nawet jeżeli te mieszkania, tak jak poseł mówił, miały być wykorzystane w taki sposób, to warto. Jeżeli wszystkie te punkty, o których mówimy, mamy je handlowe, tak, to one muszą być wykorzystane w taki sposób, żeby one generowały nawet niższe podatki, ale żeby generowały podatki. I te podatki to też nie wszystko, ale one będą generowały też dobre miejsca pracy. Tak? Bo jeżeli coś będzie funkcjonowało odpowiednio, to nakręca turystykę, nakręca to, że ktoś przywiezie znajomych, że wyjdzie z nimi. Tak jak pani mówi, tak? Ja dzisiaj, no mam problem, ostatnio ze znajomymi, tak? Są trzy miejsca gdzieś, gdzie można iść w miarę fajnie zjeść obiad, tak? Taki na takim wyższym poziomie, nie wiem, na spotkaniu biznesowym, państwo też to czasami odbywacie, tak? I wiecie, że jak się chce z kimś porozmawiać w takiej atmosferze, żeby mu pokazać też ludziom z najlepszej strony, to rzeczywiście tego brakuje. I to, o czym przed chwilą państwu mówiłem, i to, o czym jest nam cały czas ten nasz nadrzędny cel, te konsultacje społeczne. Proszę państwa, no, każda inwestycja, która będzie prowadzona w tym mieście, ona musi być z wami skonsultowana w taki sposób, żeby wybrać te najlepsze. Nas nie będzie już stać tak, jak było wcześniej. Tak? Zupełnie też inne są osie priorytetu na następną rundę finansowania. I one muszą być ukierunkowane tylko i wyłącznie na to, żeby generować zysk. Nas już nie stać na to, żeby budować za kredyty i mówić, że pięknie jest, zróbmy fajerwerki, może kiedyś ktoś tu przypłynie, tak? Może kiedyś ktoś coś otworzy. No. Nie przypłynie, bo nie ma. No, jest hotel bez okien na Wisłę. No to państwo mi powiecie, tak, jaka to jest koncepcja, bo ja naprawdę chętnie poznam architekta i takich sytuacji jest mnóstwo. I myślę, że to, co nami tu wszystkimi też kieruje, to sposób po prostu zmiany myślenia.